Sierra Julia 02, no powiem ci tak. Wszystkiego najlepszego na święta. Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Przede wszystkim zdrowych dla ciebie i dla rodziny. Ja zaraz się na ciebie obrócę, więc podam ci taki prawdziwy raport. Proszę do ciebie. 26 Oskar Sierra 303, 161 Juliet Sierra Juliet 02. Ok, OST 303 FP9 Entry, JSA02. Wiesz co, jako 5759, jak pierwsza transmisja 59, propagacja bardzo pływa. Zresztą wszędzie pływa, na 20 pływa i na 17 to już bardzo, bo ostatnio na 17 dosyć często siedzę. To też strasznie pływa propagacja od 3 Hz do 9 plus 20 potrafią DX-y pływać cały czas. A ty tak jesteś na 7, byłeś na początku na 7, bardzo ładna modulacja, no bardzo ładnie ci to chodzi. Z mojej strony 100 W, 100 W z mojej strony, ten sam DX, tylko antena przekonstruowana całkowicie. Pozmieniana, złe SWR-y, tu mam całkowicie jakieś 1.5, mam SWR-y 1.7 nawet. Także, no ten sam kład czteroelementowy, ale przekonstruowany na 10 stronę, dołożone dwuelementowe X-y na 20, 17, 2 i 15 metrów. Pogoda przepiękna, 20 stopni, teraz troszkę zaczęło spadać, i tak do 17 już widzę, że jest, ale było 21 w piku. Słonecznie, troszkę wieczny wieczór teraz się zaczyna i przepiękne niebo, no właśnie, samoloty nie latają, auta nie jeżdżą. Piękne, jak my to mówimy, norweskie niebo. Proszę do ciebie, 26 Oskar Sierra 303 i 161 JSJ02. Tak, okej, JSJ02, OS303. Jest bardzo dziwna propagacja odnośnie jeszcze twojego sygnału. Twój sygnał w tej chwili zaczął pływać. 8, 3, 8, 3, 8. Normalnie, dosłownie, bardzo tak systematycznie góra dół pływa od 3 do 8 metrów, więc jest albo dziwna propagacja, albo ten. Mam pytanie, ta twoja delta teraz to ona jest, to jest antena wielopasmowa, czy centralnie na to pasmo, może tam miałeś budowę? Myśmy na 40 z was rozmawiali metrach też, z tego co pamiętam. Chyba tak, ale ten, ta twoja delta w tej chwili to ona jest jako pozioma. Proszę do ciebie.